Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Michał Broda. No właśnie, były czy obecny przewodniczący Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju? Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Panie Redaktorze. No wygląda na to, że po ostatniej sesji Rady Miejskiej w poniedziałkowej były przewodniczący, przynajmniej według tej ósemki radnych, którzy odważyli się do tego, żeby podjąć uchwały na sesji niezwołanej przez przewodniczącego Rady Miejskiej, tylko na sesji, której tryb i warunki ustalił autorytarnie pan burmistrz Marek Fedoruk. Czyli... Na tej części sesji, która według opozycji, według pana, była zwołana nieprawidłowo, niezgodnie z prawem. Dokładnie tak. Sesja nadzwyczajna, która miała się odbyć, została rozpoczęta w piątek 19 lutego w formie zdalnej. Takie zawiadomienie dotarło do radnych od przewodniczącego Rady Miejskiej i w takiej formie powinna ona być kontynuowana w poniedziałek po przerwie na wniosek radnego Jenningsa, który to doprowadził do tego, żebyśmy nie rozpoczęli piątek obrad, tylko żebyśmy przenieśli obrady na poniedziałek. Natomiast próba realizacji tych obrad w formie na żywo, tylko po to, żeby odwołać przewodniczącego Rady Miejskiej, jest deliktem prawnym. I co teraz? Będzie, co teraz? Rady Miejskiej, czyli radni burmistrza Fedoruka, wybrali sobie nowego przewodniczącego, Adama Motykę. Jest też przewodniczący stary, czyli Michał Broda. Jak długo ten stan będzie się utrzymywał? Największym problemem nie jest wybór nowego przewodniczącego, tylko największym problemem jest pogwałcenie zasad prawa, które funkcjonują w samorządzie. No bo nie może być tak, że burmistrz Marek Fedoruk zastępuje rolę przewodniczącego Rady Miejskiej i sam pisze pismo do radnych z informacją, w jaki sposób ta sesja Rady Miejskiej ma się odbyć, nie respektując prawa przewodniczącego Rady Miejskiej do tego, by wznowić obrady w trybie, w którym ta sesja została powołana. Panie redaktorze, mi to trochę przypomina taką zabawę małych chłopców z zapałkami w domu i mam wrażenie, że pan radny Adam Jennings i pan burmistrz Marek Fedoruk zabawili się tymi zapałkami, tylko przy swojej nieświadomości albo premedytacji mogą podpalić tam nasz dom, którym jest Szczawno-Zdrój. Bo wyobraźmy sobie, panie redaktorze, teraz sytuację, w której wojewoda uchyla tę sesję i uchyla wszystkie rozporządzenia, wszystkie uchwały, które zostały podjęte od momentu tej sesji, która powstała z deliktu. No mamy wtedy wielki problem w Szczawie-Zdroju, dlatego że przecież uchwały, które podejmujemy, są bardzo ważne. Wielokrotnie te uchwały decydują o naszym zaangażowaniu finansowym w sprawy miasta, więc taka zabawa panów Jenningsa i Fedoruka może się skończyć naprawdę źle dla mieszkańców Szczawna-Zdroju i to pogwałcenie prawa, zasad prawa, może mieć naprawdę olbrzymie skutki dla naszej lokalnej społeczności. Ile przepisów złamał burmistrz Fedoruk w poniedziałek, zwołując swoich radnych, swoją ósemkę do sali sportowej? Panie redaktorze, pewnie jakbym zaczął teraz wymieniać, to nie starczyłoby nam czasu. Te wszystkie uchybienia, nieszanowanie przepisów prawa, paragrafów, artykułów, statutu, konstytucji, uchwały o samorządzie gminy, ustawy o samorządzie gminnym pewnie znajdą się w naszym piśmie do wojewody informującym o tym, że burmistrz Marek Fedoruk razem z radnymi burmistrza weszli tutaj w kompetencje przewodniczącego rady, ale przede wszystkim najważniejszym deliktem i najważniejszym złamaniem przepisu jest to, że burmistrz Szczawna-Zdroju odmówił przewodniczącemu Rady Miejskiej decydowania o formie, w jakiej sesja powinna być kontynuowana, co jest wyłączną kompetencją przewodniczącego Rady Miejskiej. Po to mamy podział władzy, po to jest władza ustawodawcza, uchwałodawcza i władza wykonawcza, żeby zachować tutaj najwyższe standardy prawa. Pan burmistrz prawdopodobnie tego nie rozumie, więc nie pozwolił przewodniczącemu do zwołania sesji według jego kompetencji, nie pozwolił wydawać poleceń służbowych pracownikom Biura Rady
Rady Miejskiej, którzy to powinni realizować polecenie przewodniczącego, bo to przecież przewodniczący przewodniczy obradom, to przewodniczący je zwołuje, to przewodniczący informuje radnych i obsługę rady, w jaki sposób ta sesja będzie realizowana. Ale radny Jennings tutaj ma jakby inne zdanie, pan burmistrz też ma inne zdanie. Najwidoczniej prawo dla tych panów nie jest najważniejszą wartością. Ważniejszą wartością jest to, żeby mieć święty spokój, żeby nie było młodych, aktywnych radnych, żeby nie było ludzi, którzy piszą swoje uchwały, żeby nie było ludzi, którzy dbają o nasze miasto, dbają o mieszkańców, którzy mają z nimi kontakt i żeby nie było ludzi, którzy przysparzają im pracy. Tak przysparzamy, panie redaktorze, pracy urzędnikom i panu burmistrzowi, bo zadajemy trudne pytania, bo wnosimy uchwały, bo piszemy interpelacje, bo dajemy wnioski do budżetu. Wielokrotnie od pana burmistrza przecież słyszeliśmy, że 90-100 wniosków do budżetu na następny rok to są fanaberie radnych. Panie burmistrzu, to nie są fanaberie radnych, to są potrzeby mieszkańców Szczawna-Zdroju i to, że dzisiaj łamiąc prawo i tupiąc nogami w miejscu, żeby tylko usunąć się ze stanowiska przewodniczącego Brodę i żeby dać sobie chwilę czasu i świętego spokoju, usunęliście przeszkody w tym celu, to wam się, szanowni panowie, nie uda. Mam nadzieję, że wojewoda stanie na wysokości zadania, że wojewoda dostrzeże merytoryczne uwagi radnych opozycji i naprawi to, co panowie Jennings i burmistrz Fedoruk zepsuli. A jakie są nastroje w mieście po wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się, przypomnijmy, w dwóch miejscach, zdalnie. Spotkali się radni opozycji, a w realu spotkali się radni koalicji burmistrza Fedoruka. Sesja mogła się tylko odbyć w jeden sposób, czyli w formie zdalnej. Na tej sesji byli uczestniczyli radni w ilości 7, radni Szczawno-Zdrój Możliwości, radni, którzy się zebrali na stali, zebrali się na czymś, na sesji burmistrza miasta Marka Fedoruka, więc to nie była sesja. Sesja była jedna, ta zbojkotowana przez radnych burmistrza i przez burmistrza Fedoruka. Ale jakie są nastroje, panie redaktorze? Nastroje są, można podzielić grupę mieszkańców na najważniejsze grupy. Część mieszkańców wysyła dowody sympatii, wsparcia, niedowierzania. Wczoraj wszyscy my radni, którzy zostaliśmy w ten sposób potraktowani przez burmistrza i przez radnego Jenningsa, dostawaliśmy cały dzień telefony, SMS-y, wiadomości na Facebooku, co się stało, dlaczego tak się stało, jak tak może być. Więc fajne wyrazy sympatii, szacunku i wsparcia. I za to mieszkańcom dziękujemy. No i druga część mieszkańców, którzy słusznie też zaczynają głośno mówić o referendum. Szanowni Państwo, coraz więcej mieszkańców mówi o tym, że należy tutaj rozpocząć nowy rozdział w historii samorządu szczawieńskiego i przeprowadzić referendum. Zarówno referendum w postaci wyboru nowej rady, odwołania tej obecnej rady, ale też referendum odwołujące burmistrza. Uważam, że to jest bardzo... Panie przewodniczący, dlaczego? Dlatego, że... Panie redaktorze, wygląda na to, że ten skład samorządowy w mieście nie potrafi ze sobą współpracować, że mamy wśród samorządowców małe dzieci z zapałkami, które dla swoich ambicji są w stanie podpalić miasto tylko po to, żeby mieć święty spokój, żeby bronić swoich wyimaginowanych interesów. Dla mnie osobiście... Panie przewodniczący, ale to właśnie panu, kiedy miał pan tą zdecydowaną większość w Radzie Miejskiej, zarzucono brak możliwości dogadania się, brak współpracy z burmistrzem. To oczywiście głosy płynące z tej strony koalicyjnej obecnej, która ma większość w Radzie. No i panie redaktorze, a co mieli mówić? Co mieli mówić o radnych Michała Brody, przewodniczącego Rady Miejskiej, którzy to radni zadawali trudne pytania na sesjach, którzy wystosowywali mnóstwo interpelacji, którzy byli aktywni na radach i na komisjach, którzy mieli kontakt z mieszkańcami. No co mieli mówić? No to było tłumaczenie polityczne kolegów z opozycji do nas, tylko po to, żeby usprawiedliwić swoją nieudolność, swoją nieobecność, i żeby usprawiedliwić to, że po prostu nie mają tyle energii co my. No przecież słyszeliśmy
i na sesjach Rady Miejskiej, że wy to chcecie być pendolino, a my to chcemy być takim pośpiesznym pociągiem. Tak, proszę państwa, radni z mojego klubu i ja sam chcemy być pendolino. To miasto stać na to, żeby być pendolino. To miasto stać na to, żeby się rozwijać szybciej niż nam się nawet wydaje. Więc nie stójmy w miejscu, nie szukajmy kluczków prawnych, nie wysadzajmy Rady Miejskiej tylko dlatego, że się ma ambicje, tylko po prostu pracujmy na rzecz mieszkańców. My to robiliśmy, byliśmy z mieszkańcami, a żeby szukano innego usprawiedliwienia do takich rzeczy, to już na to nic nie poradzi. Panie przewodniczący, ale to pan stracił trzech radnych, trzy radne ze swojego klubu, tak? Panie Agnieszka Wilk, Wioletta Mołda i Urszula Wójcik odeszły z pańskiego klubu. Panie redaktorze, co ja mam panu powiedzieć? Ja mogę tylko ponowić pytania do pani radnych Wilk, Mołdy i Wójcik. Czy to, że znalazły się w komisji alkoholowej, to, że znalazły się w komisji mieszkaniowej, w płatnych komisjach, w miesiącu, w którym odeszły od klubu radnych Szlachta Zrój Możliwości, coś oznacza? Czy dlaczego tak się stało? Czy to miało wpływ na ich odejście? Czy to ma wpływ na to, że teraz głosują blokiem z radnymi burmistrza? I czy to ma wpływ na to, że odwołali w poniedziałek przewodniczącego Rady Miejskiej? To pytanie myślę, że pan redaktor powinien zadać tym paniom, no bo to jest kluczowa odpowiedź na to pytanie, żeby zrozumieć, co się dzieje w Szczawnie-Zdroju. Wygląda to na zdradę, wygląda to na zdradę ideałów, no bo przecież wszystkie te trzy panie do Rady Miejskiej dostały się z komitetów, które chciały zmiany, które chciały pracy na rzecz Szczawna-Zdroju intensywnej, tej właśnie w tempie pendolino, natomiast zmęczone i może zastraszone czymś, no, znalazły sobie inne miejsce w szeregu samorządowym i wspierają burmistrza Fedoruka. Panie przewodniczący, czy w związku z tym, co pan mówi, możemy mówić, że w przypadku pani Wilk, Mołdy i Wójcik po tym przejściu z klubu i głosowaniu już, jak chce burmistrz Fedoruk, można mówić o korupcji politycznej? To pytanie bardzo prosiłbym, żeby pan zadał panu burmistrzowi Fedorukowi, radnemu Jenningsowi i paniom radnym. Unikają spotkań w tej kwestii właściwie od momentu, kiedy doszło do przetasowań w Radzie Miejskiej Szczawna-Zdroju. I niech to będzie odpowiedź najwłaściwsza w tym temacie. No, trzeba mieć kręgosłup, trzeba mieć odwagę i trzeba brać odpowiedzialność za podejmowane swoje decyzje. Klub Radnych Szczawno-Zdrój Możliwości chce pracować na rzecz mieszkańców, chce być aktywny, a to, że są osoby, które nie szanują tego i są osoby, które próbują sobie umościć wygodniejsze miejsce w samorządowej rodzinie niż to, które wymaga pracy, no już ode mnie osobiście nie do końca zależy. Znaczy, bo rozumiem, panie przewodniczący, że te funkcje, o których pan mówił, wiążą się z jakimś dodatkowym wynagrodzeniem za pracę w Radzie, tak? Tak, oczywiście. One są dodatkowo wynagradzane. To są pieniążki, które widocznie są warte takich sytuacji. I też, jak rozumiem, wiązało się też z jakimiś innymi korzyściami płynącymi dla tych radnych, jakie uzyskały, czy to z Urzędu Miejskiego, czy z instytucji, w których są zatrudnione. Nie wyobrażam sobie, że było inaczej, jeżeli zdradzają nas trzy panie, które stały przy naszym boku w wyborach, które podzielały nasze ideały, które z nami walczyły o zmianę Szczawna, dzisiaj zachowują się zupełnie o 180 stopni inaczej, doprowadzając do tego, że dzisiaj rozmawiam z panem redaktorem o tym, że odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej, w tym jedna nieprawna i że w tej kwestii będzie musiał się wypowiedzieć wojewoda. Jeżeli wojewoda przychyli się do naszych wątpliwości, no to szanowni państwo, naprawdę będzie olbrzymi problem. No właśnie, zakładając, że wojewoda przychyli się do państwa wniosku prawnego, podzieli te wszystkie argumenty prawne, jakie będą tego konsekwencje? Tak w dwóch zdaniach, panie przewodniczący. W dwóch zdaniach, wszystkie uchwały podjęte pod wodzą nowego przewodniczącego i podjęte od tej sesji deliktowej będą uchwałami nieważnymi. Zarówno te finansowe, jak i te
te niematerialne. Także proszę sobie wyobrazić, na jakie to niebezpieczeństwo naraża budżet gminy, zadania gminy, umowy, które gmina zawiera i funkcjonowanie całego miasta. Kto ponosi za to odpowiedzialność? Odpowiedzialność za to poniesie osobistą. Pan burmistrz Roru, pan radny Jennings i ta cała większość radnych burmistrza, no bo to na ich wniosek i z ich zaangażowania ten delikt prawny powstał. Także mam nadzieję, że wojewoda wskaże te wszystkie aspekty, o których mówimy, a państwo radni zrozumieją, że samorząd to nie jest zabawa dla dzieci, tylko to jest ciężka praca na rzecz mieszkańców i indywidualne ambicje nie mogą przesłaniać dobra naszego miasta. Będzie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej Szawnazdroju i burmistrza Marka Fedoruka? O tym zdecyduje pewnie odpowiedź wojewody. Jeżeli wojewoda przychyli się do naszych wątpliwości, a wierzę, że tak będzie, nie widzę innej możliwości niż odwołanie pana burmistrza, odwołanie rady i nowe wybory. Michał Broda, odwołany w poniedziałek, ale czy skutecznie przewodniczący Rady Miejskiej Szawnazdroju był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa.